Zainteresowanie jednego faceta jest super, ale dwóch naraz to już przesada. Wybierz mnie! Nie! Mnie! Hej, jestem Amelia. Na pewno zastanawiacie się, jak wylądowałam w tej sytuacji. Wszystko zaczęło się w szkole. To był zwykły dzień, gdy nagle w klasie pojawili się nowi chłopcy. Poznajcie Tobiasza i Tomasza. To bliźniaki. Są tacy sami, ale jednocześnie bardzo się różnią. Przystojniaki, co? Tak. Ktoś tu chyba zadłużył się obu naraz. Nie mogę przestać myśleć o tych nowych przystojniakach. A oto jeden z nich. Hej, kochanie. Twoje włosy są jak prawdziwe złoto, a ty jesteś diamentem. Olśnisz moją imprezę swoją iskrą, jak i oryginalny komplement. Tobiasz wie, jak podbijać serca. Impreza idzie świetnie. Wow, jest tu drogo i elegancko. A oto główna atrakcja. Kto to jest? Napijesz się czegoś? Ale Amelia woli zatańczyć ze swoją sympatią. Dobry wybór, stary. Leci jakaś romantyczna nuta. Czy to początek miłości? Ach, chyba koordynacji nie można kupić. Wszystko w porządku? Tak. Ale pierwsza randka okazała się dziwna. Tomasz nie lubi imprez. Ach, dlaczego wyciągają go na parkiet? Niespodzianka. Siadaj, tu jest tak pięknie. Tam jest wielki wóz. Tak jasno świeci. Chwileczkę. Po co ci to wszystko? Jesteś piękna bez tego. Co za romantyczna atmosfera. A to dla ciebie. Niewinny buziak. I dobranoc. Rysunek? I to nie byle jaki. To portret Ameli. Wow, jeszcze nigdy nie dostałam takiego prezentu. Amelia chodzi rano biegać. Hej, zaczekaj na mnie! Tobiasz, przestraszyłeś mnie! Przepraszam za wczoraj. Jak można się złościć na takiego przystojniaka? Już o wszystkim zapomniała. Nawet kamera to zauważyła. To znów ci paparazzi. Wszędzie za mną chodzą, ale Amelii nie przeszkadza bycie fotografowaną. A Tobiasz zna pewne miejsce. Jeśli chcesz fotek, idź do profesjonalisty. Kinga robi zdjęcia na okładki najsłynniejszych magazynów mody. Gdzieś uśmiech. Zrelaksuj się. Och, jak te modelki to wytrzymują. To nie działa. Stać. Spójrz na mnie. Zaufaj kamerze. I zachowuj się naturalnie. Łatwo powiedzieć. A może razem ustawimy się do zdjęcia? Wow, tak jest o wiele łatwiej. Kolejna fotka. Idealnie. Zdjęcia są świetne. Ty też, Tobiasz. No wiadomo. I dobrze płaci. Nie każdego stać na randkę w restauracji. Ale jeśli tam pracujesz, to może coś ci się uda. Mademoiselle, kawa dla pani. Dziękuję, drogi Tomku. I deser. Spróbuj go. Trochę to za słodkie. Dlaczego drogie desery są takie małe? Ten wieczór naprawdę dobiega końca? Nie wydaje mi się. Tomek ma świetny plan. Wow, tańce na stole. Ale reszcie gości to się nie podoba. To skandal. Chcę rozmawiać z kierownikiem. Co to są za cyrki? Zwalniam cię. To dobrze. Teraz mogę spędzić cały wieczór z moją ukochaną.
Przepraszamy, napoje macie na koszt firmy. Hej, chodźmy na spacer. Nie chcecie siedzieć w domu w taki piękny wieczór. Kochanie, zaraz wrócę. Poprawię sobie tylko włosy. Chwila, moja pani. Już idę. Hej, gdzie jesteście? Ale bracia już się kłócą. Ta cicha woda myśli, że mnie pobije. Zobaczmy, co powie na to. Próbowałeś, brachu. Ale praca kelnera uczy pewnych umiejętności. Moment, strasznie wyglądam. Tak, czas iść do fryzjera. Okej, Tomek nie musi tracić na to czasu. Jest moja. Nie bądź żałosny, ona woli mnie. Bardzo się różnimy. Ups, ktoś tu był za wolny. A ona czeka. Dalej! No co tak długo? Bracia zupełnie zapomnieli się wyszykować. No dalej, chłopaki. A, już wolę iść sama. To wszystko przez ciebie. Nie, to twoja wina. Randka nad wodą jest taka romantyczna. Szczególnie dzięki drogim przysmakom. Wiesz, od dawna chciałem ci coś powiedzieć. O rany, jest mi naprawdę gorąco. Strasznie tu duszno. Pływanie w sukience jest odważne. Wszystko w porządku? Co myślisz? Wow, nasz związek chyba osiągnął nowy poziom. Pod wodą? Sam Neptun nam zazdrości. Najważniejsze jest to, aby w związku wszystko było jasne. To świetny dzień na przejażdżkę rowerową. Za mną, moja księżniczko. Ach, taki z niego romantyk. Co za piękny dzień. Ale Amelia zupełnie się zagalopowała. Ups. Kochanie, wszystko w porządku? Chyba tak. Ale mój rower się zepsuł. To nic. Przejażdżka na jednym jest bardziej romantyczna. Jesteśmy. Otwórz oczy. Ten piękny widok jest tylko dla nas. Cóż, arbuz doda nam sił. Zobaczmy, kto dalej wypluje pestkę. Może zakończymy ten wieczór buziakiem? Czy to miłość? Ach, niebiańsko. Dziś jest ważny dzień. To urodziny Amelii. Hej, chodź! Bracia nie spodziewali się takiego spotkania. Ich prezenty muszą być idealne. Ale to tylko sprawia, że wybór jest jeszcze trudniejszy. Bukiet kwiatów kontra nowy iPhone? Chyba ktoś tu ma kłopoty. Pomocy! Pomocy! Podobała ci się nasza nowa historia? Jak myślisz, kogo wybierze Amelia? Kogo byś jej zasugerował? Daj nam znać w komentarzach. Subskrybuj nasz kanał i obejrzyj inne nasze filmiki. Daj nam lajka i kliknij dzwonek. Do następnego razu!